wiemy już, jak wyznaczyć składowe wektora, zadanego wektora w ustalonym układzie współrzędnych, tak? Mając wektor, wiedząc, pod jakim kątem do osi układu współrzędnych, jaki obraliśmy, leży ten wektor, możemy wyznaczyć wartości jego, długości jego składowych. Kierunki tych wektorów oczywiście są wzdłuż osi tych wektorów składowych, natomiast ich zwroty są zgodne ze zwrotem tego wektora, który rozkładamy. To również widać tak w tej interpretacji graficznej. Natomiast na takie rozkładanie wektorów na składowe można spojrzeć też jeszcze z troszkę innej perspektywy, chociaż ona jest oczywiście równoważna, ale warto sobie jeszcze jedno spojrzenie. Powiedzmy, że mamy ten nasz wektor jakiś tam D i jakiś dany, jakikolwiek, przez jakąś prostą dany kierunek. Tak, oznaczmy sobie ten kierunek przez K, prosta K dająca nam kierunek, i istnieje taka operacja zwana rzutowaniem wektora na kierunek. Jest to coś w gruncie rzeczy bardzo prostego, bo polega na tym, że z końca wektora, w graficznej interpretacji, z końca wektora opuszczamy prostą prostopadłą i otrzymujemy tutaj taki wektor, nazywamy rzutem wektora D na kierunek K. Tak, można na to spojrzeć w ten sposób, że to jest w pewnym sensie tak jakby, by chcieć to sobie tak zobrazować, taki jakby cień rzucany przez ten wektor na ten kierunek. I oczywiście, jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to te składowe wektora D to są oczywiście, w tej interpretacji są to oczywiście rzuty wektora D na kierunki osi. No oczywiście jest to tylko takie równoważne, jeszcze inne, innymi słowami wyrażone w zasadzie to samo, ale chciałam Ci to pokazać, to podkreślić, a teraz spójrzmy sobie na pierwsze przykłady. Pierwsza rzecz, którą możemy zrobić, to mając wektor jakiś zadany, rozłożyć go na składowe, tak? Układ współrzędnych. W układzie współrzędnych rysujemy wektor, nazwijmy go sobie A. Długość wektora A wynosi 5. Niech tu nie będzie żadna wielkość fizyczna, tylko po prostu to są zwykłe x i y, to są zwykłe osie liczbowe, jakie znamy z lekcji matematyki. Taki dwuwymiarowy układ współrzędnych. I kąt między osią x a wektorem A, kąt alfa, niech to będzie 30 stopni. I chcielibyśmy poznać składowe wektora A. Oczywiście no, kierunki i zwroty tych wektorów, tych składowych są wzdłuż osi xy i zgodne ze zwrotem wektora A, tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej. Natomiast chcielibyśmy po prostu poznać długości tych składowych. A na to mamy już gotowe wzory następujące, tylko po prostu tutaj mieliśmy wektor D, a tutaj mamy A, ale to jest wszystko jasne. I możemy najzwyczajniej w świecie po prostu to policzyć z funkcji trygonometrycznych. Długość składowej A i X to jest po prostu długość wektora A razy po prostu kosinus kąta między wektorem A a osią X. No w przypadku naszych danych to będzie po prostu 5 razy kosinus 30 stopni, czyli 5 razy pierwiastek z 3 przez 2. Zaraz to sobie policzymy. No a długość wektora, długość składowej Y to jest długość wektora razy sinus kąta alfa, czyli przy naszych danych to jest 5 razy sinus 30 stopni, czyli 5 razy 1 druga, czyli 2,5. Zobaczmy sobie jeszcze na kalkulatorze, ile wynosi ta długość AX. Dokładnie 2,5 pierwiastka z 3, 2,5 pierwiastka z 3, ale możemy sobie wyznaczyć dokładniej tę liczbę. Pierwiastek z 3 razy 2,5 to jest 4,33, tak w zaokrągleniu. I teraz już wiemy, że tutaj jest 4, jeśli tu jest 5, to tu jest 4,33, a tutaj jest 2,5. No to był taki prosty przykład, żeby Cię przekonać, że bez trudu jesteś w stanie, mając wektor i kąt nachylenia do osi x, wyznaczyć jego składowe, czyli długości jego składowych. A teraz zobaczmy sobie inny przykład, który polega na tym, że mając składowe wektora, odtworzymy wektor. Zobaczmy, jak to, na czym to polega, jak to działa. Umówmy się tak, że
długość składowej x niech to będzie 4, długość składowej y niech to będzie 3 i umówmy się tak, że wektor ax ma zwrot zgodny z osią x i składowa ay również ma zwrot zgodny, ale z osią y. Dobrze? Czyli jak sobie w układzie współrzędnych narysujemy to, to będzie tak. Staram się w miarę równo rysować. Tutaj ax, tutaj ay, w taki sposób. I wiemy, że wektor a to jest suma tych wektorów. I ciekawi nas, co to jest za wektor, czyli jaka jest jego długość, bo póki co tak określamy wektory nie leżące wzdłuż osi, tylko leżące pod kątem do osi przez długość i przez kąt alfa. Jak to wyznaczymy? No pierwsza rzecz, którą możemy wyznaczyć, to na razie są takie trochę zabawy z trygonometrią, ale myślę, że przydatne. Pierwsza rzecz, którą możemy wyznaczyć, to kąt alfa. Jak wiemy z trygonometrii, to zresztą napisałam, o tutaj wcześniej, że to nam się może przydać, mianowicie związek funkcji trygonometrycznej kąta z długościami składowych, z pominięciem długości samego wektora, tak, czyli że tangens kąta alfa to jest stosunek przy prostokątnych, tak, tutaj a, tu ay, tu ax, to tangens kąta alfa to jest po prostu stosunek ay do ax. W tym wypadku tangens kąta alfa to jest ay do ax, czyli 3/4, czyli 0,75, a wobec tego no to na palcach tego nie policzymy, musimy użyć kalkulatora bądź tablic. Użyjemy kalkulatora. Mamy tutaj notację ze stopniami, więc wynik nam wyjdzie w stopniach. Napiszmy sobie 3/4, 0,75 i tu musimy sobie rozszerzyć. Tak, funkcja odwrotna do tangensa, czyli liczymy sobie jakiego kąta tangens to będzie 0,75. Wychodzi, że jest to w stopniach, bo tutaj wybrałam notację ze stopniami. Jest to 36,87, czy też można napisać trochę więcej cyfr po przecinku, 36,8699, 8699 dziesięciotysięcznych stopnia. Taki wyszedł kąt, trochę może dziwny, ale to dlatego, że dobrałam bardzo specyficzne wartości tutaj tych przy prostokątnych. Długość przeciwprostokątnej możemy policzyć oczywiście mniej sprytnie lub bardziej sprytnie. Mniej sprytnie możemy policzyć na przykład z jednego z tych wzorów, czyli na przykład z tego, że na przykład starać się wyznaczyć sinus alfa lub kosinus alfa i następnie powiedzmy, że długość wektora a to jest na przykład ax przez kosinus alfa lub ay przez sinus alfa, ale można też sprytniej, korzystając z twierdzenia Pitagorasa, wiemy, że jak mamy trójkąt prostokątny, no to długość, to kwadraty długości boków spełniają taką zależność, a wobec tego kwadrat długości wektora to jest po prostu 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu, czyli 16 plus 9, czyli 25, a do kwadratu to jest 25, a wobec tego a, ponieważ jest dodatnie, bo jest to długość, to jest po prostu 5. Tak, dlatego nam ten kąt wyszedł taki dziwny, bo wybrałam specjalnie ten trójkąt o długościach boków równych 3, 4 i 5. Ale to tak po prostu, żeby było trochę ciekawiej, żeby nie było zawsze tylko tych kątów 30, 45 stopni. No dobrze, teraz już na sam koniec zrobimy rzecz, która będzie punktem wyjścia do ostatniego filmu, najważniejszego. Mianowicie nauczymy się reprezentować wektor przez jego składowe. Czyli tak, mamy na przykład w tym przykładzie, który zrobiliśmy, mieliśmy to opisane w ten sposób, że nasz wektor, tak, który już znamy, który ma długość 5, tak, wektor ma długość 5, kąt alfa wynosi, tu jest znany, 36 i tam powiedzmy 87 stopnia, tak, to znamy. W jaki sposób go reprezentowaliśmy przez składowe? No w taki sposób dosyć też nieporęczny i opisowy, bo podaliśmy sobie długości tych składowych oraz powiedzieliśmy, że ich zwroty są
zgodne z osiami, czyli troszeczkę tak jak mówiliśmy, będąc w zajmując się wektorami w jednym wymiarze, że AX wektor to jest plus 4, tak? Mówiliśmy się, skoro zgodny ze zwrotem osi, to ze znakiem plus i podobnie wektor AY też ma plus 3, gdyby miały zwroty przeciwne do kierunków osi, no to tu byłyby minusy. No ale można tę notację jeszcze ulepszyć, a ulepszamy ją przy pomocy takich wektorów jednostkowych, czyli tak zwanych wersorów. Wersory, czyli wektory jednostkowe, czyli o długości 1 wzdłuż osi x i y. I o zwrocie zgodnym też z osiami. Narysujmy sobie układ współrzędnych x, y. Wartość 1 jest tutaj i tutaj, tak się umówmy. I wówczas te wersory to są takie oto jednostkowe wektorki. Oznaczamy je. W fizyce oznaczają je w taki sposób, że to są taka literka E z oznaczeniem, jeśli to jest oś x, to z indeksem x, a jeśli y, to y, w ten sposób. Inżynierowie bardzo często używają takiej notacji, to zastępują takim symbolem i, często z takim daszkiem. I ten daszek pochłania kropkę, tak to wygląda. A wersor EY, to co ja nazywam wersorem EY, określają takim też literą J z ptaszkiem. Jeśli chcemy mieć więcej wymiarów, no to my byśmy mieli EZ, natomiast tej inżynierskiej notacji często się używa takiego symbolu. Tutaj ci piszę o tej notacji z tym i, j i k, żeby jeśli się gdzieś z tym spotkasz, to żeby to było dla ciebie jasne. Natomiast my będziemy używać jednak tej notacji z tymi wersorami ex, ey, ez, być może jeśli kiedykolwiek będziemy się zajmować trzema wymiarami, a na pewno będziemy. I teraz w jaki sposób to działa? Otóż w tym naszym przykładzie, gdzie mieliśmy te wektory AX, AY, tak określone, napiszemy przy pomocy tych wersorów już bardzo wygodnie, już bez mówienia, jesteśmy umówieni, umówiliśmy się, że wersory X, EY są co do zwrotu również zgodne z osiami, a wobec tego wektor AX to jest po prostu w tej notacji 4 razy wersor EX, wektor AY to jest po prostu 3 razy EY, a wektor A to jest po prostu suma tych dwóch, AX plus AY, czyli 4 razy wersor EX plus 3 razy wersor EY. Tak, w ten sposób reprezentowany wektor A już jest jednoznaczny, nic nie trzeba dopowiadać, czy składowe są zgodnie, czy przeciwnie ze zwrotem osi. To już wszystko wiadomo, wszystko jest zawarte w tej notacji. I nic już nawet nie trzeba rysować w zasadzie. Na tym przerwiemy, a w kolejnym filmie pokażę Ci, dlaczego ta notacja jest tak rewelacyjna. Do usłyszenia!